Krzysztof Losz, szczęść Boże, witam w programie Polski Punkt Widzenia, a naszym gościem jest pan Krzysztof Dośla, szef Solidarności w regionie gdańskim. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie przewodniczący, Solidarność sprawdza polityków. Ta akcja w tamtym tygodniu została zainaugurowana. Jak oceniacie ten pierwszy, można powiedzieć, tydzień prowadzenia akcji? No pierwszej takiej, no to na pewno w kraju po 1989 roku, gdzie weryfikujemy polityków. Jest zainteresowanie tą akcją? No, zainteresowanie jest bardzo duże. Zainteresowanie, które przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy sami zaskoczeni, że aż tak wiele osób wchodzi na ten portal i sprawdza, na tą stronę i sprawdza. W zeszłym tygodniu, w czwartek, to było ponad 30 tysięcy wejść przy ponad 200 tysięcach odsłon. Średni czas, że tak powiem, sprawdzania był ponad 3 minuty. To pokazuje, że nie tylko wchodzą, ale i czytają internauci. To jest rzeczywiście sporo, biorąc pod uwagę, że wybory europejskie nie cieszą się jakimś tam zainteresowaniem wielkim, prawda? Ale ja myślę, że tu zadziałał mechanizm prosty, że można w jednym miejscu, na jednej stronie internetowej sprawdzić, w jaki sposób w ostatnich latach w najistotniejszych dla społeczeństwa sprawach głosowali posłowie. I to nie tylko przecież ci, którzy dzisiaj ubiegają się o miejsce w Parlamencie Europejskim, ale tak naprawdę można w ten sposób wyrobić sobie opinię o każdym pośle z mojego regionu, o każdym, kogo znam, kogo kojarzę i w tym momencie zweryfikować jego słowa, to, co głosił w trakcie kampanii wyborczej, to, co mówi do nas w trakcie kadencji i jak głosuje w polskim parlamencie. I niestety bardzo wielu posłów akurat tutaj w tym zestawieniu i w tej weryfikacji wypada bardzo blado. Panie przewodniczący, ja miałem okazję rozmawiać z paroma posłami, jak uruchomiliście tę stronę, to nawet sami żartowali między sobą, że oni nawet sami nie pamiętają, jak głosowali w niektórych sprawach, a mogą sobie teraz przypomnieć, kto jak głosował. To jest przykre, jeżeli nie pamiętają polscy parlamentarzyści, jak głosują w najważniejszych dla polskiego społeczeństwa sprawach. Ja zakładam, że to jest takie trochę, przepraszam, krygowanie się. Zakładam, że wiedzą doskonale, jak głosowali przy podwyższeniu wieku emerytalnego, jak głosowali przy choćby zmianach w przepisach prawa pracy, wydłużających okres odliczeniowy do 12 miesięcy, czy wprowadzających zrównoważony czas pracy, ruchomy czas pracy, czy jak głosowali w sprawie referendum, o które wnioskowała Solidarność i pod którym zebrała ponad 2,5 miliona podpisów, jak głosowali w sprawie właśnie podwyższenia tegoż wieku emerytalnego później, w całym szeregu tych spraw, które dotyczą bezpośrednio każdego z nas. Doskonale wiedzą, tylko lepiej udawać, tak, nie pamięć, lepiej udawać, że w tej ilości głosowań, które były w parlamencie, no można w jednym głosowaniu zapomnieć, jak się głosuje. Wiemy doskonale, że w większości tych głosowań decyduje nawet nie stanowisko pojedynczego posła, tylko dyscyplina partyjna. I to też jest przykre, że posłowie w tak ważnych kwestiach... No właśnie, ale posłowie też się właśnie tłumaczą. Nie stać, no tutaj, nie stać tutaj, ich na komfort tak, samodzielnego tutaj, myślenia. Tutaj ich trochę przywołujecie do porządku, czy stawiacie w kącie, pokazując, że pan tak głosował, pan tak. No, a oni mówią, no ale to tak, no przewodniczący kazał, groziło nam wyrzucenie z klubu, z partii. Trochę jesteśmy, no, tak jakby... Nie pokazujecie całego kontekstu sytuacji. I my chcemy tylko pokazać polskiemu społeczeństwu w ten sposób, że w stosunku do tych osób, które dzisiaj będą się ubiegały już za dosłownie kilkanaście dni o mandat do Parlamentu Europejskiego, żeby mieć to na uwadze, bo jeżeli w taki sposób reprezentowali swoich wyborców w polskim parlamencie, no to w jaki sposób będą reprezentowali w Parlamencie Europejskim, gdzie będą rozstrzygane sprawy o zasięgu globalnym, ale sprawy, które będą dotyczyły bezpośrednio nas Polaków i z którymi będziemy potem musieli się mierzyć, z niekompetencją posłów, z głosowaniem według klucza partyjnego, a nie zgodnie z interesem naszej ojczyzny, naszego państwa i nas jako Polaków. Czy ta akcja jest wymierzona przeciwko koalicji rządowej? Nie, dlatego że na tej stronie internetowej można sprawdzić, jak głosowali wszyscy parlamentarzyści, którzy startują do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od tego, w jakim klubie parlamentarnym w polskim Sejmie się znajdują. I ta akcja ma właśnie spowodować ten jeden efekt tylko i wyłącznie, aby polski wyborca mógł przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zobaczyć, jak kandydat, poseł dzisiejszego Sejmu z jakiejkolwiek opcji politycznej głosował
i sam musi sobie wybrać wówczas, czy ma do takiego posła i będzie miał do takiego posła zaufanie i czy takiej osobie można powierzyć mandat europarlamentarzysty i najważniejsze sprawy już nie tylko polskie, ale i europejskie. A dlaczego dopiero teraz Solidarność wpadła na pomysł tej akcji? No bo polityków można było rozliczać już dawno, bo pretensje, jakie miał chociażby związek zawodowy, ale nie tylko, do polityków, no one się ciągną latami. Takie linki na stronach internetowych Solidarności do możliwość sprawdzenia, w jaki sposób głosowali ważnych dla nas, dla związku i dla pracowników i dla społeczeństwa sprawach, już były, a akurat wybory do Europarlamentu powodują, że mogliśmy tą akcję ubrać w takie ramy organizacyjne i można było tutaj całość tematu naświetlić i widać, że udało się nam to zrobić skutecznie, bo zainteresowanie, tak jak mówiłem, wejściami na tą stronę jest bardzo dużo. Ale z drugiej strony, panie przewodniczący, też zaobserwowałem i taką sytuację, pewnie nie tylko ja, że znowu te główne media, tak zwane media mainstreamowe, no w pierwszego dnia to mówiły nawet sporo o waszej akcji, ale potem ucichła sprawa. To znaczy, że... Jest takie zjawisko w Polsce, że o czym się nie mówi, tego nie ma, a szczególnie o czym się nie mówi w mediach, tego nie ma, ale my jesteśmy spokojni, bo po tej ilości wejść w pierwszym już tylko tygodniu funkcjonowania tej strony i naszej akcji, nikt tego nie przykryje. Już dzisiaj wszyscy w Polsce wiedzą, że na stronę naszą Sprawdzam Polityka można wejść i tam zobaczyć, jak głosowali w polskim parlamencie i zweryfikować samemu sobie, czy będę chciał na taką osobę głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A ta strona będzie kontynuowana i ta strona będzie funkcjonowała w Solidarności, także już od tego momentu będzie można, jak długo prawdopodobnie będzie strona internetowa aktywna, tak długo będzie można posłów polskiego parlamentu w ten sposób sprawdzać. I każdy przed może wyborami, sobie... zwłaszcza przyszłorocznymi parlamentarnymi, to i będą będzie wybory samorządowe narzędzie. I będą wybory do parlamentu przecież w przyszłym roku, także tutaj będzie każdy mógł sprawdzić i zweryfikować to, co posłowie mówili 4 lata temu przed wyborami poprzednimi i przed tą kadencją, w jaki sposób będą się zachowywali, jak będą głosowali, z tym, co rzeczywiście w polskim parlamencie robili. To może politycy będą najmniej obiecywać gruszek na wierzbie, a może te obietnice staną się bardziej realne. To też byłby taki duży plus. No to pokaże, w jaki sposób tych polityków zweryfikujemy, bo oczywiście politycy reagują na te sygnały, które płyną od społeczeństwa. I jeżeli dzisiaj w tych najbliższych wyborach nie będziemy w stanie pokazać, że no nie, tak naprawdę nie akceptujemy takich zachowań, że polityk, który albo nie mówił o pewnych głosowaniach, że będzie w taki czy inny sposób głosował, albo mówił rzeczy wręcz odwrotne, po czym w głosowaniu niestety wychodziło inaczej. I jeżeli dalej będziemy powierzali swój mandat i swoje zaufanie takiej osobie, no to prawdopodobnie politycy też z tego nie będą wyciągać wniosków, czyli dalej będą nam obiecywać, składać te obietnice bez pokrycia, opowiadać niestworzone rzeczy, prześcigać się wręcz w składaniu różnego rodzaju obietnic, po czym oczywiście nie będą mieli zamiaru tego realizować, bo zawsze znajdą cały szereg różnego rodzaju przesłanek, które pozwolą mi się wytłumaczyć, dlaczego czegoś nie można było zrobić. Panie przewodniczący, ta strona, ona rzeczywiście ma dużą popularność, ale to też jest pewien znak, że politycy w Polsce przynajmniej do tej pory nie czuli, nie czują presji, rozliczeń, ale takich prawdziwych, to znaczy, bo oczywiście były przypadki, że partia jedna czy druga traciła władzę na skutek różnych afer czy rozbicia wewnętrznego, ale generalnie jakby politycy osobiście nie czuli się, że są rozliczani. To może się zmienić, tak? No miejmy nadzieję, że to jest początek i jest to pierwsza jaskółka, która no, oby tą wiosnę uczyniła, że będzie przynajmniej w świadomości polityków coś takiego, że mogą być rozliczeni i że ktoś będzie, społeczeństwo, grupa społeczeństwa, która będzie w stanie spojrzeć im na ręce, że ten instrument, jakim jest internet i możliwość w ten sposób anonimowego nawet przecież sprawdzania, że on się będzie rozwijał i będzie znakomitym narzędziem kontrolnym, czy rzeczywiście ci, których wybraliśmy i powierzyliśmy im olbrzymią władzę, realizują to, czego od nich oczekiwaliśmy i z jakiego powodu na nich tak naprawdę głosowaliśmy. W Polsce niestety tak się utarło, że polityk w momencie, kiedy dostał się już do polskiego parlamentu, kiedy już zdobył ten mandat, to tak naprawdę
jeżeli jeszcze raczył kontaktować się ze swoim elektoratem, to wszyscy uważali to za niezwykłe szczęście. Natomiast rozliczeń rzeczywiście za to, jak głosował w różnego rodzaju głosowaniach, do tej pory nie było. I miejmy nadzieję, że to będzie dobry początek, i nie w kategoriach rozliczeń, ale w kategoriach składania pewnego rodzaju obietnic i później pewnych zachowań politycznych tychże osób. No tak, będziemy mogli weryfikować, czy polityk jest prawdomówny, czy też po prostu tylko lubi obiecywać, a potem zapomina o tym, co obiecał. No, zwykły mechanizm sprawdzenia, czy działa na naszą korzyść, czy nie. Czy tylko i wyłącznie dba o interes własnej partii politycznej. Czy też tak naprawdę jemu jako wybrańcowi społeczeństwa chodzi rzeczywiście o dobro całego narodu. I tylko tyle, a może aż tyle. Panie przewodniczący, zmieńmy temat. W czwartek, dobrze mówię, czwartek 15 będzie Komisja Krajowa w Warszawie. Ona się akurat zbiega z dość ważkimi tematami gospodarczymi. Głównie tutaj mam na myśli górnictwo. To taki celowy zabieg Solidarności, żeby tutaj przy okazji tych rozmów z rządem spotkać się w Warszawie, żeby przypomnieć rządowi, że Związek patrzy rządowi na ręce. Nie, to Komisja Krajowa, która była wcześniej zaplanowana i Komisja Krajowa, która planowana już była od iluś miesięcy. Natomiast akurat zbiega się to z sytuacją trudną na Śląsku i trudną sytuacją górnictwa węgla kamiennego. Czyli to nie jest tak, że przyjeżdża Komisja Krajowa, żeby zastąpić górników, którzy mogliby być w Warszawie? Nie, na pewno nie. Wiemy, że tam rozmowy są i będą prowadzone, że to przecież nie jest zagadnienie, które da się rozwiązać jednym czy dwoma spotkaniami z politykami. I będą te rozmowy oczywiście realizowane, ale Komisja Krajowa też zapozna się z dotychczasowymi rezultatami i być może będzie podejmowała jakieś decyzje w zakresie wsparcia koleżanek i kolegów ze Śląska. Ja ten temat celowo poruszyłem, bo nie wiem, na ile pan się zgadza z tym, ale dostrzegam takie pewne analogie ze stoczniami. No akurat pan kieruje regionem gdańskim, gdzie ten problem przemysłu stoczniowego był i jest cały czas palący. Wam też obiecywano różne rzeczy, że miały być stocznie uratowane, one nie są. Czy to grozi też ten scenariusz polskim kopalniom? No na pewno tutaj w rzeczywistym rozwiązywaniu problemów Śląska, górnictwa węgla kamiennego, na pewno nie służą wybory i na pewno nie służy atmosfera kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Z jednej strony, no bo tu padają takie argumenty, że górnicy wybrali dobry moment, bo mogą coś ugrać. Z drugiej strony niestety doświadczenia przemysłu stoczniowego pokazują, że rząd jest gotowy do obiecania wszystkiego po to, żeby zachować tak zwany spokój społeczny na Śląsku. Czyli żeby nie było tej manifestacji górników, która miała być... Być może nawet jeżeli ta manifestacja będzie, to rządowi będzie chodziło o to, aby ona się odbyła w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, jak to używano kiedyś takiego języka. Dlatego, że już padły jakieś tam deklaracje ze strony rządu, jakieś tam obietnice. Ja się boję, żeby się nie powtórzył rzeczywiście scenariusz przemysłu stoczniowego. Żeby to nie było tak, że jak zbliżają się wybory, to tak jak w stoczniach był już przecież inwestor z Kataru, no był cały szereg różnego rodzaju propozycji. Dzisiaj niestety tych dwóch najistotnych, bo dużych, największych stoczni nie ma. Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej, a przemysł stoczniowy tak naprawdę boryka się pozostawiony sam sobie. I utraciliśmy tam tysiące miejsc pracy w kategorii, czy na przestrzeni ostatnich 15 lat w przemyśle stoczniowym to są już dziesiątki tysięcy pracy. I boimy się tego oczywiście i nie ukrywam tego. O tym będziemy rozmawiali w czwartek na pewno, jeśli chodzi o górnictwo węgla kamiennego. Żeby to nie było tak, że przed 25 maja tam na Śląsku będzie siedział cały rząd i pół Parlamentu Europejskiego, a po 25 maja górnicy pozostaną w punkcie wyjścia, czyli z tym problemem, który do dzisiaj jest nierozwiązany, z przyszłością węgla kamiennego i z polityką państwa w stosunku do górnictwa węgla kamiennego i do społeczeństwa Śląska tak naprawdę. Komisja Krajowa co jakiś czas się zbiera, spotykać się, rozmawiacie. Te problemy górnictwa, one już były wcześniej sygnalizowane? No, z problemami górnictwa się borykamy od dawna, o czym doskonale wiemy. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że z górnictwa węgla kamiennego odeszły setki tysięcy pracowników, że ten przemysł w sensie zatrudnienia,
kurczył się już do takiego stopnia, że już dzisiaj wielu twierdzi, że jeżeli kopalnie mają w ogóle funkcjonować, to już bardziej ograniczyć się nie da zatrudnienia w kopalniach. Bo że potem już dzisiaj, się tego nie odtworzy. To już dzisiaj potrzeby. Jest tak naprawdę na granicy bezpieczeństwa. Już dzisiaj słyszymy o wielu przypadkach, że górnik pracuje w kopalni przez ileś tam godzin, czyli wypełnia tą tak zwaną dniówkę, po czym podejmuje zatrudnienie w jakiejś tam spółce, nie wyjeżdżając w ogóle z dołu kopalni, pracuje kolejnych ileś godzin. Nie trzeba chyba nikomu uświadamiać, jak bardzo jest to niebezpieczne, jakie może to stanowić zagrożenie nie tylko dla tego górnika, ale dla jego kolegów i dla kopalni. Czyli to co obserwujemy taka, w innych branżach, zaczyna jest się taka eksploatacja w tak bardzo niebezpiecznym zawodzie, jak górnictwo, zaczyna się taka eksploatacja ponad miarę. W pogoni za obniżeniem kosztów obniża się te koszty, akurat których już nie powinno się dalej obniżać, bo one grożą tak naprawdę utratą zdrowia i życia przez pracujących. I wówczas zawsze należy zadać pytanie, czy warto było, aby ten górnik zginął w pędzie do oszczędności, w pędzie do obniżania kosztów tak zwanych płacowych, czy warto było coś takiego zrobić. Bo też życie pokazuje, że niewielu później ponosi odpowiedzialność za tego typu zdarzenia, a na pewno nie ci, którzy wywierają największą presję na to, aby te koszty w taki sposób redukować. I to, tak jak powiedziałem, w sposób najbardziej brutalny, bo oszczędzając na ludziach i ich bezpieczeństwie, bo ci, którzy te decyzje podejmują, oni później z własnego wynagrodzenia, rent rodzinom, kalek, przepraszam, czy tych, którzy zginęli, nie wypłacają. A ponosi te koszty później całe społeczeństwo. I to jest tak w każdym zawodzie, że jest gdzieś pewna granica, do której można próbować obniżać koszty zatrudnienia, a w Polsce ta granica już dawno została przekroczona, to o czym zresztą świadczą nasze dochody. Ale czasami też, czasami często słychać argumenty, że firmy, żeby przetrwać, muszą te koszty ciąć. Że tutaj jest ta kolizja interesu pracownika i interesu przedsiębiorstwa, całej gospodarki. Jeżeli nie wiemy, co robić, to zawsze spójrzmy, jak to robią ci, którzy są od nas bogatsi, którzy byli bogatsi i są bogatsi. Jeżeli spojrzymy na państwa Europy Zachodniej, na te państwa, które dzisiaj są tak naprawdę tymi potęgami gospodarczymi, ich podejście choćby do ochrony miejsc pracy w przemyśle, to nawet w dobie najgłębszego kryzysu finansowego, który parę lat temu przecież i do dzisiaj dotyka znaczącą część Europy, to w tych państwach robiono wszystko, żeby chronić miejsca pracy w przemyśle. Cały wysiłek polityki gospodarczej państwa szedł w tym kierunku, aby nie uronić, nie utracić żadnego miejsca pracy. Dzisiaj są takie statystyki, które pokazują, że największą ilość pracowników w dobie kryzysu i w tych ostatnich latach kryzysu w całej Europie zwolniono w Polsce z pracy. I czy z tego powodu staliśmy się potęgą gospodarczą? No raczej nie bardzo. No tak, a w dalej zasadzie ten kryzys podobno Europy, mniej dotknął niż Zachód. A podobno byliśmy zieloną wyspą, a najwięcej pracowników zwolniono właśnie w Polsce. Ja tylko podam przykład. Choćby na samych zamówieniach publicznych, których w 2012 roku wydatkowano z naszych pieniążków 140 miliardów złotych, na przedsięwzięcia infrastrukturalne, to znaczy na budowę autostrad i różnego rodzaju inne duże budowy, to w każdym państwie w historii Europy i świata tak duże pieniądze wydane były motorem rozwoju kołem zamachowym rozwoju, bo wokół tego powstawała cała infrastruktura gospodarcza i wszyscy się bogacili. W Polsce te 140 miliardów złotych wydanych w 2012 roku okazało się, że spowodowały upadek ponad 250 podmiotów gospodarczych i zwolnienie z pracy ponad 100 tysięcy pracowników. To jest jak chichot historii, ale niestety miało to miejsce tu i teraz. Wobec powyższego obawiam się, że długo jeszcze, bardzo długo będziemy tą Europę, do której chcielibyśmy w końcu dotrzeć, gonili. Czyli tą Europę, takie państwa jak Niemcy, Holandia, które chroniły swoje miejsca pracy, czy Skandynawia, które poświęcały dużo wysiłku, aby bronić miejsca pracy w przemyśle, aby rozwijać przemysł, nie pozwolili w tak prosty sposób likwidować, nie oszczędzali w tak niemądry sposób na kosztach zatrudnienia, a dzisiaj mają się o wiele lepiej od nas. Czyli tym bardziej... To nie z Niemiec, czy z Holandii, czy ze Szwecji, czy z Danii w poszukiwaniu pracy za granicą wyjechało ponad 2 miliony obywateli.
to niestety z Polski, co już na dzień dzisiejszy zaczyna przybierać rozmiar jakiegoś eksodusu. A obawy nasze są takie, że jest to zjawisko, które będzie skutkowało bardzo negatywnie przez wiele, wiele lat, bo znacząca część tych, którzy wyjechali, już do Polski nie wróci. No niestety, bo to przeważnie ludzie młodzi. Tym bardziej, że widać po badaniach i po deklaracjach, jakie są składane przez te osoby, że po 3-4 latach pobytu tam sprowadzają rodziny do siebie, a nie wracają do Polski. I większość z nich, widziałem takie badania, w których 70% deklarowało, że do kraju już nie wróci, bo tak naprawdę, i to są ich słowa, po co mielibyśmy wracać? No tak, skoro nie ma pracy. No smutny wniosek, ale niestety on jest prawdziwy. No, w takiej rzeczywistości istniejemy. Ja uważam, że powinniśmy się cieszyć z tego, do czego mamy rzeczywiste powody. I rzeczywiście wtedy się będziemy cieszyli, jeżeli zauważymy, że polityka polskiego rządu będzie zmierzała w stronę ochrony miejsc pracy, w stronę kreowania polityki gospodarczej, a nie taka, przepraszam, według jednego z haseł popularnych jakiś czas temu, rób ta co chce ta. Bo to świadczy tak naprawdę nie o państwie, a o braku tego państwa. I wówczas pytanie, czy takie instytucje państwa, które nie prowadzą żadnej polityki, albo taką jak do tej pory, są nam w ogóle potrzebne? Dziękuję za wizytę w studio. Przypomnę, że naszym gościem był pan Krzysztof Doślar, szef Solidarności w regionie gdańskim. Dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasz program jutro. Z Panem Bogiem.